Witajcie na moim kanale, z tej strony Kaśka. Dzisiaj pokażę Wam raz, dwa, cztery kartki, które zrobiłam w ciągu ostatnich kilku dni. I tak, zacznę. Są trzy takie bardziej eleganckie, a jedna jest taka troszeczkę w innym stylu. I zacznę od tej właśnie troszeczkę innej. To jest kartka w rozmiarze DL. Taka wakacyjna, w takim klimacie morskim. I tak w skrócie chciałam Wam powiedzieć coś o tej kartce. Nie wiem, czy tutaj widać te serduszka tutaj w tle. To jest, te serduszka zrobiłam z maski tej, z Akszona. Właśnie z tej maski. Pastą taką, wiecie, taką białą. Także bardzo ładnie tutaj to tło wyszło. I tak, te ramki tutaj z tą falbanką, to jest też wykrojnik z Akszona, który ostatnio pokazywałam w holu. I to jest taki warstwowy wykrojnik, bardzo ładny. Też tego użyłam. I stempelki, te wszystkie trzy muszelki, pochodzą z takiego bardzo starego zestawu stempli, który kupiłam sobie dawno, dawno temu na AliExpress chyba. Także to jest też taki morski. Tutaj jest ta jedna muszelka, a druga i trzecia. Tu są rybki, orki, jakieś delfinki. Także bardzo fajny zestaw. Kotwica. Także tego użyłam. I to stemplowałam kolorem tutaj z tych tuszy, tym niebieskim. Bardzo ładnie stempluje. Bardzo ładny kolor. Tak, wykrojniki to są zestaw z firmy Kokoroza. Zestaw taki morski i tutaj są te wszystkie wzorki, które mam, te muszelki i rośliny morskie. Także też bardzo przydatny zestaw. Papier tutaj pod spodem jest taki w paseczki, to są jakieś, no taki wiecie, wzorzysty papier, nie wiem jaki. Chciałam, żeby wszystko było takie bardzo monochromatyczne, właśnie biało-błękitne, dlatego to wszystko jest w takiej jednolitej tonacji. I tutaj dałam takie błękitne też te bąbelki, które kupiłam w Tedim i one robią takie wrażenie, jakby woda była pochlapana, więc bardzo ładny efekt. Czekajcie, może troszeczkę oddalę. O. Także taka jest karteczka, ona jest w środku pusta, nic nie ma i tutaj napis Alles Liebe. Także taka. Drugą kartką jest taka kartka, taka może kwadratowa bardziej. Ona jest na czarnej bazie, tutaj w środku jest miejsce na życzenia, podkleiłam. Stempelki tutaj z Akszona, to jest taki zestawik takich rameczek i narożników, to jest tutaj ten stempelek był. I tak, tą bazę i w ogóle cała baza i tutaj te warstwy pochodzą z wykrojników, które kupiłam z firmy Crafters Companion. To jest projekt Sharon Callis i to był taki zestaw trzech różnych wykrojników, takich ramek. Ja Wam zaraz pokażę jeszcze te dwa pozostałe. Ten jest taki bardziej prostokątny, kwadratowy, prostokątny. One się składają z pięciu części, więc fajnie można wykrawać właśnie i bazy, i później te środki wszystkie. A tutaj użyłam papier taki błyszczący i on ma strukturę, o tutaj widać, taką strukturę, to jest ten papier, takiego lnu. On jest w takim kolorze troszkę różowym jakby, takie różowe złoto. I tutaj ten napis jest wycięty z jakiegoś zestawu papierów, nie wiem, z Akszona. To były takie karty do wycięcia i tam po prostu wykroiłam wykrojnikiem tą część. I dodałam kwiatki z Akszona. I tutaj jest napis Herzlichen Glückwunsch po niemiecku. I tak się przedstawia ta karteczka. I kolejną kartką, którą też z zestawu tych ramek zrobiłam, wykorzystałam tą ramkę z kolei, taką owalną. Też składa się z pięciu części. I to jest taka karteczka.
taka nie jakaś przeładowana, bardzo skromna. Kokardka, troszkę kwiatków właśnie sakszona i listki. Tak samo jak na tej pierwszej kartce, to wycięte są listki z dziurkacza, bardzo starego, który mam. Stempelek i tutaj jest też stempelek w filie libegrysa. Troszkę perełek różowych i też właśnie wykrojona baza z tego wykrojnika, z tych ramek. Także tak to się przedstawia. I ostatnią kartką, którą Wam chciałam pokazać, to jest taka kwadratowa karteczka. One, słuchajcie, wszystkie w takich różowych odcieniach, ale ja uwielbiam róż, więc jakby automatycznie zawsze po różowe sięgam. Kwadratowa kartka, papier jest z tej kolekcji Beautiful Romance, to jest taki bloczek mały z Zakrzona. I tutaj jest tło, to jest ten papier. Ten. I tutaj to mniejsze serduszko jest wycięte, jest taki bardzo ładna taka koroneczka embosowana. Także to jest ta kolekcja. I co tutaj dam? Te serduszka to są też takie warstwowe, różnej wielkości serduszka z tego sklepu Coco Rosa. Bardzo zawsze chciałam mieć takie serduszka, nie mogłam trafić na takie, które mi się podobały, bo ja uwielbiam tą falbaneczkę i właśnie w tym sklepie znalazłam i kupiłam. Kwiatki zakrzona, kokardka, także też taka dosyć... Aha, i tutaj te dwa serduszka, takie z perełek, to są z chyba z Teddy'ego, w takiej sekcji ślubnej. Kupiłam kiedyś, już dawno temu. I tutaj napis zu Hochzeit, czyli taki z okazji ślubu. Troszkę listków i taka kartka. To są moje cztery projekty, które ostatnio wykonałam po urlopie. Jak przyjechałam z urlopu, to troszkę się zajęłam znowu kraftowaniem. Mam nadzieję, że Wam się podobają. Jeszcze chciałam Wam pokazać, pokażę Wam cztery rzeczy, które kupiłam wczoraj w sklepie Hema. Nie będę robić żadnego osobnego filmiku, bo to są tylko cztery rzeczy takie w sumie niewielkie. Kupiłam, dokupiłam sobie taki materiał, taką siateczkę w kolorze złotym. Ja mam, już dawno temu kupiłam taką białą z takim zielonym, jakby seledynowym brokatem, a ta jest złota, więc kupiłam sobie tą złotą. Kupiłam zestaw papierów takich brokatowych. Tutaj jest pięć kolorów i tu jest w sumie 20 tych arkuszy. I fajny jest ten brokat, bo ten brokat jest taki naprawdę gładziutki. To nie jest taki gruboziarnisty brokat, to jest bardzo gładka powierzchnia. Jest złoty, jest srebrny, zielony, taki niebieski i różowy. Także to naprawdę bardzo fajne jakościowo to jest. Także to kupiłam w Hemie. Następnie kupiłam taki jeden zestaw takich, zaciekawiły mnie takich papierów. Chociaż one nie są może jakieś rewelacyjne, bo one mają taką troszeczkę błyszczącą powierzchnię, ale myślę, że może coś będzie dało się z nimi zrobić. One mają tylko 120 też gramatury. Też nie jakaś rewelacja, jeżeli chodzi o grubość. I tu jest taki lustrzany, jest kilka arkuszy. Jest taki bardzo ładny seledynowy w paseczki. Taka różowa panterka i takie tropikalne liście. No tak myślę, że on chyba kosztował 2 euro z tego, co się orientuję, więc stwierdziłam, że spróbuję. Były tam inne wzory, ale no, wziąłam tylko ten. I ostatnią rzeczą, którą kupiłam właśnie w Hemie, to jest zestaw takich brokatowych washi tape. Ja nie mam takich brokatowych w ogóle, a tak wydaje mi się, że one będą bardzo fajnie wyglądać, jak na przykład, żeby zrobić taki brzeg, wiecie, jak macie warstwę papieru i podkleić po prostu brzeg i zrobić taki ładny brzeg z takiego brokatu. Nie trzeba papieru wycinać, tylko taką taśmą można fajnie podkleić. I tutaj są bardzo fajne te kolory, bo jest taka złota, jest taka miedziana, taki koper, jest taka lustrzana, różowe złoto,
I tu jest brokat różowe złoto i srebrna. Także to są te kolory, bardzo fajne. I to kosztowało chyba 4 euro ten zestaw. Tak, to są właśnie wszystkie rzeczy, które Wam chciałam pokazać. Zapraszam Was oczywiście do kraftowania i do moich kolejnych filmików. Trzymajcie się, pa, pa!